Serdecznie witam po raz kolejny w kolejnym odcinku serii Poradniki Yamaha PSR. Dzisiaj będzie dużo na temat tego, co dzieje się ze stylem i co dzieje się z akompaniamentem lewej ręki i co możemy z tym robić. Zaczynamy. Ogólnie, jeśli mamy włączoną tutaj opcję ACMP, to zobaczcie. Zawsze jak gramy akord lewą ręką, brzmi nam to zawsze tak samo. Niezależnie od tego, jaki styl ustawimy, jaka to będzie charakterystyka tego stylu. O, teraz nam się włączył, prawda, ten styl, ale jeżeli go zatrzymam, to zobaczcie, nic tutaj się nie zmienia. I to jest ustawienie fabryczne od samego początku. Jeśli gramy na ustawieniach fabrycznych, możemy sobie pomyśleć, o kurde, wszystkie style mają taki sam ACMP, jak jest wyłączony styl. Trochę dziwne, prawda? Ale nic bardziej mylnego. Zobaczcie, co można z tym zrobić. Naciskamy przycisk Function, a następnie wybieramy opcję Style Settings. I tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz, czyli Stop ACMP. Domyślnie jest tutaj ustawiona opcja Fixed, czyli zawsze jest brane to brzmienie, które słyszeliście przed chwilą. Natomiast jeśli naciśniemy przycisk C przy ekranie, to możemy tą sekcję całkowicie wyłączyć. Teraz styl jest wyłączony. Tutaj nam coś gra, prawda? A lewa ręka, naciskamy, nie ma nic. No chyba, że włączymy sobie left tutaj w tej sekcji, ale o tym powiem za chwilę. Druga rzecz, kiedy właśnie tutaj wybieramy style, to zobaczcie, co się dzieje. Które sekcje stylu tak naprawdę grają? Możemy sprawdzić, naciskając tutaj przycisk Channel. Zawsze jest tak, że kiedy mamy ustawiony ACMP Stop na Style, to przy naciskaniu akordu lewą ręką grane są dwie sekcje Bass i Pad. I to widać zresztą, jak gram teraz. Zapalają się tylko dwie pomarańczowe kropki przy sekcji Pad i przy sekcji Bass. I jaka jest ciekawostka? Bass zawsze gra primę, czyli na przykład jak naciśniemy akord C-dur, prawda, to zagra nam na basie tylko dźwięk C, natomiast pad zagra nam C-dur. Jeżeli teraz zmienię styl, to będziemy mieli brzmienia basu i pada właśnie z tego stylu, który wybrałem. Ale to oczywiście jak zatrzymamy OTS-a, bo OTS i link jest włączony, dlatego nam się synchro start włącza przy zmianie. I teraz, prawda, mamy znowu inne brzmienie, bo znowu, jak wspomniałem, jest pobierane brzmienie pada i brzmienie basu ze stylu. Co jeszcze możemy zrobić, jeśli chodzi o styl? Mamy coś takiego jak dynamikę stylu. Wchodzimy jeszcze raz tutaj w Style Settings i po lewej stronie mamy charakterystykę dynamiki stylu. Obecnie jest to wyłączone, czyli jak będziemy grać akord lewą ręką, to niezależnie od tego, z jaką dynamiką wciśniemy ten akord, zawsze będzie tak samo. Ale możemy ustawić poziom dynamiki i mamy do wyboru cztery warianty. Na przykład wybierzemy sobie tą dynamikę i teraz nacisnę tak bardzo powoli, tak anemicznie nacisnę sobie akord Amol. Słychać, co się stało? Ściszył się ten akord, prawda? Ale ta perkusja stała się delikatniejsza, wszystko delikatniejsze się stało. Wciskamy F-dur delikatnie i nagle dochodzimy do kulminacyjnego punktu utworu. Wciskamy Wilina i ostro Amol. Ostro walimy w Amol. Tak, i mamy... mocno uderzamy F-dur, mocno G-dur, jest głośny styl, a teraz delikatnie C-dur. I mamy przyciszenie stylu. Tak właśnie działa dynamika w tej sekcji. Ale teraz sobie tą dynamikę wyłączymy. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Bardzo często zdarza się, grając jakiś utwór przy włączonym OTS Link, że grając na jakimś brzmieniu, naciskamy sobie Filina do następnego wariantu. Czyli gramy sobie na wariancie B, wciskamy Filina na D i od razu zmienia nam się brzmienie prawej ręki
Czy tak się zawsze musi dziać? Otóż nie. Po to właśnie służy ta opcja na samej górze. Mamy tutaj dwa warianty. Albo tryb natychmiastowy, to co mamy obecnie, czyli zobaczcie, gra nam styl. Wariant A. Popatrzmy na OTS-y. W tym momencie naciskam wariant D. Prawda? Od razu się to zmienia. Prawda? Od razu się zmieniają OTS-y. Ale jeżeli włączymy opcję Next Bar, to zawsze zmiana OTS-u nastąpi przy następnym takcie. Czyli załóżmy, gra nam teraz wariant C. Przechodzimy na wariant D i zobaczcie, w którym momencie zmieni się OTS. Przechodzimy teraz na przykład na wariant B. Akurat wcisnąłem C, ale okej. Tak. Przy czym tutaj też trzeba zwrócić bardzo ważną uwagę na bardzo ważną rzecz. Jeżeli filina naciskamy idealnie na początku taktu, OTS zmieni się od razu. Ale jeżeli wciśniemy filina nieco później, to zmiana OTS-a czeka nam do nadejścia następnego pełnego taktu. Czyli w momencie, jak mrugnie nam tutaj czerwone światło, dopiero wtedy zmienia się nam OTS przy włączeniu tej opcji. Kolejna rzecz, o której zresztą przy okazji wspomniałem w innym poradniku, to jest to, jak zachowuje się nam opcja synchrostopu. Jeżeli ta funkcja tutaj zostanie wyłączona, to niezależnie od tego, jak długo trzymamy akord lewą ręką, kiedy go puszczamy, natychmiast styl przestaje nam grać. Ale możemy ustawić czas przytrzymania tego akordu. Na przykład jeżeli ja ustawię teraz na ćwierć nutę i nacisnę akord krócej niż trwa ćwierć nuta, to on się przerwie. A jeżeli przytrzymam dłużej niż ćwierć nuta, to będzie nam grał ciągiem, tak jakby ta funkcja synchrostopu była wyłączona, ale jeżeli nacisnę teraz krótko, oczywiście nam się przerwie. Czy musimy grać inny akord, żeby zmienić? Otóż nie, możemy przerwać w kontrolowany przez nas sposób. Czyli na przykład gra nam cały czas akord G-dur i na akordzie G-dur chcę przerwać, więc wciskam go krócej niż zaprogramowana nuta. Akurat zaprogramowałem ćwierć nutę, więc czas naciśnięcia niech to będzie 16. Króciutko nacisnąłem G-dur. Nie było słychać zmiany akordu, ale styl się zatrzymał. I właśnie na tym to głównie polega. Kolejna bardzo ciekawa rzecz. Jeśli włączymy tutaj opcję Fixed i nie mamy włączonego stylu, ale włączymy sobie teraz, tutaj to wszystko wyłączymy, włączymy sobie left, brzmienie left. I teraz co nam się będzie działo z tą sekcją, kiedy mamy włączone ACMP na zatrzymanym stylu? Jak ona brzmi? Zwróćcie uwagę, że w tym momencie przejmowane jest brzmienie lewej ręki. Tak brzmi nam brzmienie ustawione na left, a jeżeli włączymy ACMP, jest przechwytywane to brzmienie, zastępowane jest to, co gra pad, bo bas zawsze jest taki sam, czyli bas może być pobierany z fixed lub ze stylu, natomiast to, co gra na padzie, jest pobierane z brzmienia left w tym momencie. Jeżeli wyłączymy left, no to wróci nam to, co jest w stylu lub w fixed. Akurat mam teraz ustawiony fixed, to zresztą słychać. Włączamy teraz left i teraz tak. Kiedy występuje taka sytuacja, że przy graniu akordu lewą ręką pobierane jest brzmienie lewej ręki? Dzieje się tak tylko i wyłącznie wtedy, kiedy punkt podziału klawiatury left, right i punkt podziału ACMP jest dokładnie w tym samym miejscu. Wciskamy przycisk A, kiedy mamy włączony function, czyli tutaj mamy split point. I zobaczcie, teraz mamy tutaj na tej sekcji bass and left. Jeżeli zmienię teraz ACMP, znaczy przestawię tutaj bas, jak widać nam się ta klawiatura rozjechała, czyli mamy sekcję ACMP akompaniamentu, która teraz zawsze będzie brzmiała tak jak w przypadku fixed lub tak jak w stylu, natomiast tu mamy brzmienie left.
Jeżeli natomiast ustawimy sobie teraz punkt podziału lefta dokładnie w to samo miejsce co ACMP, to zwróćcie uwagę, że nam się zmieniła opcja na bass and left. I teraz właśnie dopiero przejmowane jest to brzmienie, które jest ustawione na lefcie. Mam nadzieję, że sprawa jest jasna, aczkolwiek jeszcze do pokazania mam tutaj jeszcze jedną ciekawostkę, aczkolwiek nie dam, czy dam radę to pokazać. Otóż przy ekranie tutaj mamy dwie opcje. Mamy ustawienie punktu podziału stylu i punktu podziału lewej ręki. Możemy przytrzymać, no, na przykład tu na jakimś wysokim dźwięku pokażę, no niech to będzie tutaj cis w wysokiej oktawie. Załóżmy, że chcę podzielić bas do miejsca, gdzie jest cis włącznie, czyli jak nacisnę cis będzie bas, ale jak nacisnę D już będzie brzmienie prawej ręki. Czyli przytrzymuję tutaj przycisk od zmiany basu lub akompaniamentu i gram dźwięk cis. Zwróćcie uwagę, że już nam się ten podział przestawił, czyli tu mamy teraz lewą rękę do tego miejsca, gdzie chcieliśmy, do cis, natomiast za D mamy już brzmienie prawej ręki i na tym to w skrócie polega. Także możemy na dwa sposoby, albo tutaj ręcznie, albo po prostu przytrzymać któryś z tych przycisków, zagrać konkretny dźwięk, gdzie ma być ten podział i on nam się automatycznie ustawia. Mam nadzieję, że wszystko Wam w miarę dokładnie wyjaśniłem. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych poradników serii Yamaha PSR S770. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Serdecznie Was pozdrawiam, Gnomiuszka.